uczniów kończących stopniowo wygaszane gimnazja przyszłość zbliża do momentu, kiedy będą musieli zdecydować i wybrać jedną z oferowanych szkół średnich. Tak się złożyło, że przedsmak tego, co czeka uczniów na dalszym etapie ścieżki edukacyjnej, dała placówka w Zębie, organizując drugie targi edukacyjne. Udało się namówić inne szkoły z gminy Poronin, czyli i szkołę w Nowym Bystrem, i szkołę w Murzasiślu, a także szkołę w Poroninie, żeby to wszystko zrobić w jednym dniu właśnie u nas, bo w ten sposób ponad 100 osób kończących w tym roku naukę w gimnazjach, klasach gimnazjalnych, może w jednym miejscu, w jednym dniu uzyskać informacje na temat tak naprawdę kilkunastu szkół ponadgimnazjalnych z terenu Podhala. W ostatnich miesiącach zębieńska placówka wdrożyła w życie schemat, w ramach którego mieści się realizacja podstawy programowej, jak również organizacja przedsięwzięć pokazujących, że w szkole może być miło i przyjemnie. Kilkanaście dni temu był dzień otwarty w sobotę, po to, żeby właśnie rodzice z najmłodszymi pociechami mogli przyjść do szkoły, zobaczyć, jak ta szkoła wygląda, poznać ofertę i ostatecznie oczywiście zdecydować o zapisie dzieci do naszej szkoły. Teraz targi edukacyjne, niebawem kolejna noc wrażeń. Jesteśmy w trakcie podpisywania porozumienia o współpracy z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie i też jest planowana jeszcze w tym roku szkolnym u nas duża akcja zorganizowana właśnie przez Muzeum AK w Krakowie, bo chodzi o to, żeby pokazać właśnie, że można dużo fajnych rzeczy zrobić, a tak naprawdę uczniowie też często zapamiętują tak naprawdę dużo łatwiej, dużo szybciej takie różne dodatkowe działania. Drugie targi edukacyjne to efekt pomysłowości placówki, by przedstawić uczniom z terenu gminy Poronin szeroki wybór szkół średnich, ułatwiając tym samym podjęcie decyzji.